sklepy, które furkoczą gromadą nalepek sponsorskich. Także tutaj oczy cieszyć będą obcisłe koszulki reklamowe noszone przez platynowłose hostesy. W grze Grand Prix Manager pokazane zostanie, że sam wyścig jest zaledwie czubkiem góry lodowej najdroższego sportu, jakim jest Formuła 1. Okazuje się, że na sukces i sławę kierowcy pracuje nierzadko zespół ponad 1000 osób. To już w zasadzie nie zespół, ale cały zakład pracy, a jeżeli tak, to ktoś musi nim prawidłowo kierować. Tym kimś jest menadżer i właśnie w niego wcielimy się, zasiadając do gry. Naszą Williams, Benetton, Ferrari, McLaren i tak dalej. To spytajcie starszej siostry lub koleżanki. Do takich to bogatych panów trzeba rozesłać hordę agentów reklamowych, którzy stosując różne techniki w końcu wyskubią odpowiednie fundusze. Gdy pojawią się perspektywy na stały dopływ gotówki, będziemy mogli spokojnie zatrudnić resztę ludzi. Oprócz kierowców, którzy wiadomo, trenują wprawne otwieranie szampana i rozlewanie go jak najdalej, potrzebne będą samochody, miejsca na kolorowe naklejki sponsorów. Z samochodem wiążą się liczne wydatki. Oprócz przeglądu technicznego i rodzimych cmokań zawiści, czeka nas wynegocjowanie kontraktu na dostawę opon, paliwa i części zamiennych. Jeśli tego nie zrobimy, to pewnego dnia dowiemy się, co oznacza gniew firmowego portiera. Nowy samochód, takie są przepisy. Aby jednak nie różnił się on tylko kolorem breloka zawieszonego nad lusterkiem i rodzajem skóry na siedzeniach, trzeba będzie wynająć grupę ludzi odpowiedzialnych za produkcję tego, co naukowcy wymyślili. Oprócz ludzi potrzebne będą laboratoria, fabryka, magazyny, tory testowe, treningowe i wiele, wiele innych, na które potrzeba pieniędzy. Po przystąpieniu do Grand Prix Managera wejdziemy w tryb maszyny przemysłowej, jaką jest Formuła 1. Gra jest dobrze rozbudowaną strategią, która pozwala z innej perspektywy ujrzeć to, co dzieje się na torach. Ukończeniem gry nie powinno być problemu. W dobie rave manii, disco banjos i kawalkady rozbujanych hipisów z grójca terroryzujących tubylcze staruszki hasłami Miłość, Szmarak i Krokodyl, nie jest pewne, że muzyka, jaką zawiera statek Isis, uleczy nasz chory świat. Spróbować jednak nie zawadzi. A dla miłośników grupy Earth, Wind and Fire grana jest muzyka, która ma być lekiem na całe zło. Wiedźmy chyba się nigdy nie nauczą tego, że na świecie są lepsi od nich. Historycy podają na to kilka przykładów. A to incydent z księżną Eś i Jabłkiem, a to znowu morderstwo w domu z piernika dokonane przez dwójkę młodocianych przestępców Jana i Małgorzatę. Przykłady można by mnożyć, ale nie o to chodzi. Istotne jest to, że ten sam błąd popełniają komputerowe wiedźmy. Dzisiaj możemy rozkoszować się drugą częścią domowatej szarpaniny pod tytułem Witch Heaven. Nasz bohater jeszcze nie zdążył porządnie zakończyć weseliska nad grobem pierwszej wiedźmy, gdy do jego domostwa bezceremonialnie zawitał niecodzienny posłaniec. Smokiem był ten rzadki gość i oznajmił on, że przysłany został przez swoją panią, która jest siostrą niedawno zabitej przez bohatera wiedźmy. Co prawda, na początku komputerowy zuch zaczął się wykręcać, mówiąc, że tak naprawdę to nie on, że mu pomagali, a w ogóle to w zasadzie on tylko się przyglądał. Gdy mu smok nie uwierzył, próbował opowiedzieć o swoich powiązaniach towarzyskich z pewnym szewcem Dratewką, ale po błysku, jaki ujrzał w oku gadziny, zaniechał tej ścieżki argumentacji. Koniec końców, gdy dowiedział się, że porwani zostali mieszkańcy jego wioski, chwycił za miecz, zabrał kilka fiolek z magicznymi płynami i ruszył ku kolejnej wiedźmie. Po drodze musi wyciąć całą masę natrętnych sług czarownicy, przemaszerować przez szereg poziomów, gdzie będzie musiał się wykazać sprytem, umiejętnością fechtunku i magii. Na końcu dojdzie do finałowej bójki z główną sprawczynią całego zejścia. Czyżby historia miała się powtórzyć?
Jeszcze tylko szczątki wiedźmy wchłoną motylka oraz zapadną się pod ziemię. I już znany obierze świat pan Grzegorz Onichimowski opowie nam o tym, co to jest E3. Komputer jest wymarzonym urządzeniem, na jakim mógł powstać przewodnik po muzyce klasycznej, noszący długą nazwę The Attica Guide to Classical Music. Na jednej płycie kompaktowej zawarto... Lat już upłynęło od ostatniej wojny. Czas uleczył rany. Wspomnienia zaczęły się zacierać. Niestety łakoma entropia zażądała czegoś więcej. I tak legendarna kraina stanęła na progu kolejnej wojny. Przeniesiony przez cienie z otchłani czasu, magiczny topór znowu zaświecił swym niepokojącym złotym blaskiem nad spokojnie żyjącym lądem. Przypomniały się ludziom stare legendy. Jedna z nich mówiła, że ten, kto zdobędzie złoty topór, będzie mógł osiągnąć, co tylko sobie wymarzy. Nowe pokolenie wojowników, nie mogąc oprzeć się swoim marzeniom, wyrusza na poszukiwania. W ten sposób rozpoczyna się gra napadalsko-zabijacka Golden Axe The Duel. Wielu z młodych zapaleńców nawet nie wie, czemu wyruszyło w świat. Część zrobiła to z powołania, idąc za głosem rodziców, którzy brali udział w tamtych walkach, a dzisiaj przy każdej sposobności pokazują swoje blizny i wciąż mawiają: ach, ta dzisiejsza młodzież. Dawniej to była młodzież, a dzisiaj? No popatrz, stary, tylko na siebie. Byli też i tacy, którzy wyruszyli w świat dla zwykłego zysku czy z głupoty. Tak czy inaczej, w całym królestwie zawrzało. Zaczęły się potyczki, najazdy zaczepne i zwykłe oszustwa, jak w przypadku trzech bezstresowych krasnoludków, które, wpadłszy do baru zimne kluchy, wykrzyczeli, że za rogiem spadł złoty topór. Cała tłuszcza w jednej chwili wybiegła z karczmy, zostawiając trzech oszustów samych. Gdy zawiedzeni biesiadnicy powrócili, zastali już nie trzech osobników, ale trzy sterczące ryje, które wskazywały na spożycie hurtowej ilości pewnego środka dopingującego. Były też i przypadki opętania. I tak Anastazja Bakcyl, która dowiedziała się o legendzie, dostała pomieszania zmysłów, gdy zobaczyła swoje odbicie w wodzie. Jej twarz była tak podobna do magicznego topora, że biedaczka całkowicie uwierzyła, że może wszystko, i zaczęła publicznie krytykować nadwornego ministra finansów, że jest krętacz i lubi często zmieniać zdanie. Z ostatnich doniesień wiemy, że aktualnie pani Anastazja utrzymuje, iż jest demonem i pracuje usilnie nad ekspansją w kosmos cywilizacji koników polnych z czerwonymi oczkami oraz odyseją kosmiczną jeży albinosów. Pozostało 10 najwytrwalszych, którzy rzekomo wiedzą, gdzie znajduje się magiczny topór, zaginiony skarb Azteków, bursztynowa komnata i znikający punkt. Tych 10 jest o tyle groźnych, że każdego napotkanego człowieka atakują, uważając go za potencjalnego pretendenta do upragnionego topora. Król co prawda wysłał za nimi grupę specjalizowanych medyków od głowy, wyposażonych w duże młoty, ale po dwudniowych walkach ostał się z łapiduchów tylko jeden, który jedyne co teraz robi, to wyśpiewuje kukułeczka kuka, ostentacyjnie przy tym machając rękoma. Wojownicy pozostali sami na placu boju i tylko od nich zależy, kto sięgnie po legendarny przedmiot. Jak tam w pracy, Emil?